Piasek, plaża, wydmy, morze. Nie, 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 nie. Nic bardziej mylnego. To białe góry, czyli wydmy w Wielkopolsce. Nie jest łatwo dostać się na te wydmy. Autem trzeba pokonać drogę piaszczystą, wyboistą, czasami leśną. No nie jest łatwo. Są to wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, czyli z ciekawą, rzadko spotykaną w Wielkopolsce roślinnością. Jeśli są wydmy, to musi być też woda. Jest stare, nieaktualne już koryto Warty. Nieprzepływowy zbiornik wodny. Uroczy. Sprawdziliśmy, czy w zbiorniku wodnym tym jakieś życie występuje. I o dziwo, są rybki. Nieoczekiwanie, jakaś obca forma życia zaatakowała moją stopę. Nie dałem się. Byłem dzielny. Murawy napiaskowe to niezbyt przyjemne podłoże. Raczej szorstkie. Do tego jeszcze wszędobylskie owady, dokuczliwe. No nic, czas wypatrzeć, gdzie stoi samochód i oddalić się z tego miejsca. Pustynno-sawannowego. Auto gotowe, czas uciekać. I tu problem. Dróg dojazdowych jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Jak wybrać dobrą? Czy akurat dobrą wybieraliśmy?
Po drugiej stronie warty trafiamy na punkt widokowy, skąd rozlega się malowniczy krajobraz i widok na nadwarciański park krajobrazowy. Widok przepiękny. W oddali dostrzegamy zabudowania pięknego miasteczka. To zapewne Pyzdry. Oczywiście nie omieszkamy się tam udać. W Pyzdrach koimy nasze rozgrzane do czerwoności organizmy w cieniu przy brzegu mariny malowniczej, pięknej i spokojnej. Błoga sielanka tych malowniczych zakątków Wielkopolski ukaja każde zmęczenie. Niestety, czas wracać do serca Wielkopolski, do stolicy Wielkopolski, do Zgiełku.